Śmierć. Nikt nie jest na to obojętny. Czasami puka bardzo blisko nas i w pewnym momencie też do nas dotrze. Ale nikt nie wie kiedy. I myślimy o tym czasami więcej niż przy innych okazjach. Ale dlaczego śmierć? Wynagrodzeniem grzechu jest śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć. Wynagrodzenie jest tym, co otrzymujesz za to, co zrobiłeś. Cóż, Biblia, Słowo Boże mówi nam, że śmierć jest konsekwencją grzechu. Ale czym dokładnie jest grzech? Jeśli pozostawimy wszystkim do zdefiniowania, to otrzymamy bardzo szeroką definicję. Dlatego Bóg, ten, który wszystko stworzył, ten, który stworzył wszechświat i wszystko, co istnieje, ten Bóg, który stworzył nas na swój obraz, Bóg Biblii sam osobiście zdefiniował, czym przed Nim jest zło i grzech. Tak, że nie ma co do tego wątpliwości. Czy kiedykolwiek kłamałeś lub kradłeś, czy używałeś imienia Boga lekceważąco, czy użyłeś imię Boga na próżno lub Jego Syna Jezusa Chrystusa, może przeklinałeś, czy kiedykolwiek pragnąłeś coś, co należało do kogoś, czy pożądałeś nie twojej kobiety, pieniędzy, narzędzi, samochodu, cokolwiek, co należy do kogoś innego. Może miałeś seks poza małżeństwem, może cudzołożyłaś, zdradzając małżonka. Może komuś życzyłeś źle. Jezus powiedział, że jeśli ktoś spojrzy z pożądaniem, już dokonał tego, czego pożądał. Myśl o czyjejś atrakcyjności fizycznej już jest wszeteczna lub cudzołożna. Gniew na kogoś jest już morderstwem. Jeśli obrażasz lub denerwujesz się na kogoś, winny jesteś tak, jakbyś go zabił. Tak zły jak morderca. To było tylko kilka przykładów tego, czym jest grzech w oczach Boga. Może zrobiłeś niektóre z tych rzeczy, a może ani jednej z tych rzeczy. Już jeden grzech w całej historii twojego życia wystarczy. Jeden grzech popełniony przez ciebie kiedykolwiek oznacza, że jesteś grzesznikiem przed Bogiem. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest absolutnie święty. Bóg nie może patrzeć na grzech. Bóg jest sprawiedliwy i będzie tego wymagać od ciebie, abyś był doskonale święty i sprawiedliwy. Równocześnie sprawiedliwość domaga się, abyś za wszystkie krzywdy, które wyrządziłeś osobiście, dotknęła cię kara. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem jest sąd. Nie mamy dwóch żyć, nie mamy dwóch szans. Bóg wyraźnie stwierdza, że po naszym życiu ziemskim jest czas odpowiedzialności za nasze grzechy. Życie nie kończy się po śmierci, śmierć ciała nie narusza życia duszy. Nie ma też możliwości, aby zrekompensować wyrządzonych przez nas szkód. Jeden grzech nas dyskwalifikuje i czyni nas wiecznymi potępieńcami, zasługującymi na wieczną gehennę w piekle grzesznikami, nawet jeśli jest bardzo mały i tylko jeden. Nawet jeśli jest to jeden grzech, a przecież masz więcej grzechów niż jeden. Będziemy sądzeni za zbrodnie, które zrobiliśmy, za niewykonane dobra, jakie mogliśmy wykonać. Każdy z tych, którzy staną przed Bogiem na sąd, zostanie uznany winnym, skazanym na wieczną zagładę i terror piekła. Każdy jest winny, bez wyjątku i bez odwołania. Następnie zostaną wrzuceni do stawu ognia w ciemności, na zewnątrz, wieczny płomień ognia i siarki. Gdzie są płacze i piszczą zęby, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nigdy nie gaśnie, na zawsze, na wieki wieków, w dzień i w nocy, groza piekła. Lepiej by takiemu było, gdyby się nigdy nie urodził. To miejsce wiecznego bólu nazywa się piekło, śmierć po raz drugi, zanurzony w ogniu i siarce na zawsze. Druga śmierć, wtóra śmierć, śmierć 2.0. Ale jak uniknąć tego osądu? Co robić, aby nie skończyć w tym miejscu żalu?
Jak uniknąć należnego nam piekła i pójść do nieba, na które nie zasłużyliśmy? Jak uciec od wiecznych płomieni, gdzie Bóg działa jako sędzia z powodu Jego nieskończonej świętości? Bóg wyśle wszystkich niezbawionych grzeszników z sądu do wiecznych płomieni. To bardzo dobrze, że Ty poważnie i osobiście jesteś tym zainteresowany, aby uciec przed piekłem. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg tego nie chce, żebyś wylądował w miejscu wiecznej kary. Jeśli Bóg jest całkowicie święty i sprawiedliwy, to On jest także miłością. Słuchaj uważnie. Jeśli Twoje oczy są otwarte na rzeczywistość o Twoim grzechu przed Bogiem, jeśli rozumiesz, że jesteś już osądzony, to mam dla Ciebie dobre wieści. Jest środek, który Bóg dał, abyśmy mogli uniknąć stanięcia przed sądem. Jego jedyny Syn, Jezus Chrystus, jest tym, który może uratować, albowiem tak Bóg umiłował świat, że On dał swego jednorodzonego Syna, aby ktokolwiek wierzy w Niego nie poszedł na zgubę, ale aby miał życie wieczne. Jezus został poczęty przez Ducha Świętego. W łonie Maryi, młodej dziewicy, Jezus jest doskonale Bogiem i doskonale człowiekiem. To odwieczny Syn Boży, Jego słowa łaski i prawdy, Jego doskonałe dobre uczynki, Jego doskonałe serce, Jego doskonała droga przez ten świat, jak również Jego doskonałe myśli, cuda, które dał Mu Bóg Ojciec do osiągnięcia w celu udowodnienia Jego boskości i potwierdzenia Jego przesłania. Zostały zauważone i przesłuchani przez wielu świadków, którzy byli z Nim. Ich świadectwo pozostaje dla nas dostępne w Ewangeliach, w Biblii, w Nowym Testamencie. We wszystkim, co czytamy o Jezusie, widzimy Jego całkowitą czystość i świętość. Nigdy nie popełnił grzechu, grzechu w Nim nie było. Ktokolwiek, kto widział, widział doskonałość, świętość, sprawiedliwość i dobro samego Boga. Jezus, Syn Boży, przyszedł do tego świata nie aby uczyć nas doskonałości, ale aby nas ratować. Uczynienie nas doskonałymi jak On byłoby niemożliwe, a wszystko mniej doskonałe i święte jak On jest buntem, bluźnierstwem i stanem grzechu. My sprzedaliśmy się grzechowi. Mogliśmy oczekiwać jedynie zapłaty nam wynagrodzenia w postaci wiecznego piekła nam należnego. Wieczną zagładę i męczarnię piekła, na które zasługiwały nasze grzechy. Śmierć i wieczna śmierć, jezioro ognia, śmierć 2.0. Ale Jezus zrobił to z miłości do Ciebie osobiście, kiedy został niesprawiedliwie wydany na śmierć za Ciebie. Jezus został ukrzyżowany na krzyżu jak najgorszy przestępca. On przyjął nasze grzechy na siebie. Stał się grzechem za nas i poniósł sąd Boży na naszym miejscu. Śmierć. Został porzucony przez Boga na krzyżu, ponieważ poniósł nasze grzechy na drzewie. Zapłacił cenę, jakiej my nie mogliśmy zapłacić przed Bogiem. On, Syn Boży, ponieważ jest wszystkim nieskończenie święty i tak jak Bóg, był w stanie zapłacić swoją ofiarą na krzyżu zapłatę, na którą zasłużyły nasze grzechy. Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia jest dowodem, że Bóg go przyjął. Bóg przyjął tę ofiarę na krzyżu. Jezus został wydany za nasze winy i został wskrzeszony dla naszego usprawiedliwienia. I Bóg go wskrzesił. I Jezus usiadł po prawej stronie Boga w niebie. Niedługo Jezus wróci, aby zabrać ze sobą wszystkich wierzących Chrystusa. W niebie znajdą się wszyscy, którzy w Niego wierzą. Wierzą w to, co On dla nich uczynił na krzyżu. Uznaj swoje grzechy przed Bogiem. Jesteście potępieni i osądzeni z tego powodu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przyjmijcie świadectwo, które Bóg dał o swoim własnym Synu. Przyszedł umrzeć dobrowolnie, aby przejść na Twoim miejscu osąd, na który Ty zasługujesz.
Jeśli wierzysz w swoim sercu i uznajesz swoje grzechy przed Bogiem, zaakceptuj, że Jezus zapłacił za ciebie nieskończony dług, który zaciągnąłeś przed Bogiem z powodu twoich grzechów. Przyznaj Bogu rację, przestań się z Nim spierać. Pojednaj się z Bogiem. To jest możliwe, ponieważ Jego Syn zapłacił za ciebie. Możesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś, i możesz uniknąć piekła, na które zasłużyłeś. Podstawą jest wiara w Jezusa. Otrzymasz nieutracalne, wieczne zbawienie ofiarowane tobie z łaski Boga. Żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Zapłata grzechu jest śmierć. Zapłatą grzechu jest śmierć, ale to nie koniec. Potem Bóg dodaje: darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest dar łaski. Łaska to niezasłużona życzliwość, niezarobione dobro. Nie możemy tego kupić naszymi wysiłkami. Dar łaski jest niezależny od naszych uczynków, jest wydawany bezpłatnie od Boga. Bóg daje dar zbawienia dla tego, kto wierzy w Jezusa. Prawdziwej wierze towarzyszy pokuta, zmiana myślenia o sobie i o Bogu. To jest tak blisko związane, że pokuta równa się prawie że wiara, a wiara prawie równa się pokuta. To jest zmiana myślenia, że możesz własnymi wysiłkami zapracować na zbawienie. Nie możesz. Pokuta to jest prawdziwy żal przed Bogiem z powodu grzechów i wcześniejszego życia jako wróg Boży. Jako zbawiony człowiek rozumiem cierpienia, jakie zadałem Chrystusowi swoim grzechem. Wiem, że moje podłe życie kosztowało Jezusa wiele bólu i oddzielenia od Boga, gdy stał się za mnie grzechem. Przez doskonałą ofiarę Jezusa mogę być usprawiedliwiony przed Bogiem. Rzymian 7 mówi, że zbawiony nie chce żyć w grzechu, ale chodzić w nowości życia z Boga, w nowości ducha jako nowe stworzenie w Chrystusie. Zaakceptuj pokój, który oferuje ci Bóg. Będziecie mieć pokój z Bogiem i pokój Boży. Śmierć została pokonana przez Jezusa Chrystusa, kiedy został wskrzeszony. Kiedy Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć. Strach przed śmiercią znika, gdy zagadnienie grzechu i sądu jest rozstrzygnięte w Boży sposób. Jeśli wierzysz w Jezusa, idziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest zawsze bezpieczny od sądu. Nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Ale więcej niż to. Duch Boży przybywa, aby w nim zamieszkać. To nowe dzieło, nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Zbawiony grzesznik ma nowe pragnienia sprawiedliwości i świętości. Zbawiony grzesznik jest w Chrystusie i jest kochany przez Boga jak jego własny syn. Wierzcie w Pana Jezusa i miejcie pokój z Bogiem i pokój Boży. Nigdy więcej nie zobaczysz śmierci w lękliwy sposób. Kto wierzy w Jezusa, nie ma już żadnej świadomości grzechów ani lęku przed śmiercią, bo Jezus wszystkie grzechy zgładził na drzewie krzyża i pokonał śmierć w zwycięstwie. Będziesz miał pokój Boży. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.